my mamy świadomość już tutaj, my ze swoją świadomością, ze swoją wiedzą. No właśnie, skoro... O właśnie, od tego czasu zacząć. No. Pokój dobro? Pokój dobro. Tak, te wątki eschatologiczne, sprawy ostateczne nas... dotykają, tak, krążą wokół nas, coraz więcej... Pytania na ten temat przychodzą, także mimo tego... A w ogóle to polecam, bo mieliśmy taką całą trylogię, jeżeli chodzi o sprawy ostateczne. Piekło, niebo i czyściec to są pierwsze odcinki bez sloganu 2, które nagrywaliśmy z ojcem Franciszkiem i niektóre są nagrane w podziemiach w Wejherowie zresztą. Strasznie tam było. No, tak pamiętam. Także w ogóle warto czasami przeszperać wyszukiwarkę, wpisać sobie bez sloganu i te pytania, które zadajecie, bo sporo z nich się powtarza. No właśnie. No i wracamy do tematu dotyczącego tym razem dotyczącego... A nie, myślałem, że kruszek, a to się światło odbija. Dotyczącego nieba i piekła i naszej pewnej świadomości. Pytanie dotyczy... Dwa pytania. Pierwsze, czy te osoby, które są w niebie, wiedzą, że jest piekło? A drugie pytanie... Czy Pan Bóg kocha tych... No właśnie, te osoby, które są w piekle. Też. Myślę, że zaczniemy od tego pierwszego pytania, to znaczy, czy osoby, które są w niebie, mają świadomość istnienia piekła? Tak? Dlaczego? Z prostego powodu. My idziemy do nieba jako osoby ze swoją całą świadomością. Tak? A więc jeżeli ja mam świadomość tutaj na ziemi miłości do Boga, miłości do drugiego człowieka, mam świadomość istnienia nieba, czyśca piekła, to ja z tą całą świadomością idę też do nieba. A więc tam w niebie mam świadomość istnienia piekła. No przecież w niebie nie kasuje wiedzy, którą tu mam, tak, ani nie ma resetu, tak? Że stan śmierci nie jest jakimś wykasowaniem całej naszej świadomości. Oczywiście. I bardzo dobrze, bo tak by się mogło okazać, że nagle nie wiem, kim jestem, albo że nikogo nie znam. Tak. Zresztą nawet niektórzy, wiem, że teologowie tak mówili, że piekło, przepraszam, że niebo, że w niebie to szczęście będzie polegało również na głębszym poznaniu spraw, które nas interesują i które przynoszą nam radość tutaj. Czyli na przykład fizyk może bardziej zgłębić te prawa fizyki, bardziej je zrozumieć. Prawa natury. Tak. Oczywiście wszystko, co, to co ojciec tutaj Leora wspominał, te nasze pragnienia, o ile one były dobrymi pragnieniami, tak? No. Te wszystkie dobre, święte, Boże pragnienia, które mamy, one tam zostaną zrealizowane, zintensyfikowane, te nasze piękne uczucia, które mamy, one właśnie też zostaną jakoś wzmocnione, ta miłość będzie nasza doskonalsza, właściwie doskonała już tam na ten stan, którym jest niebo. Ale tak, no niech już to niebo będzie wreszcie, bo nam już się by chciało. Już by się chciało. No ale czy Pan Bóg kocha tych, co są w piekle? No skoro Pan Bóg umarł na krzyżu za wszystkich ludzi i umarł z miłości, z nieprzymuszonej woli, no to za te osoby, które są w piekle też, ale nie wiemy, czy ktoś jest w piekle. Umarł za wszystkich, tak? Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł za wszystkich, chociaż nie wszyscy z tego daru zbawienia korzystają. Tak? Czyli kocha wszystkich bez względu na to, gdzie są. No jest to pewna miłość taka cierpiąca, prawda? Pewnie, że my mówimy, że Pan Bóg jest niecierpiętliwy, czyli Pan Bóg nie doświadcza na sobie cierpienia. Ale no, trudno powiedzieć, że odczuwa jakąś na przykład radość z tego, że ktoś no, sam zdecydował, że nie chce być w komunii z Panem Bogiem. Jakiś pewną formę, można powiedzieć, cierpienia, czy nawet bardziej o smutku, taka miłość smutna, myślę, że to jest taka może, nie wiem, czy dobre określenie oddające tę rzeczywistość, ta miłość, smutna miłość do tych, którzy powiedzieli nie Panu Bogu. To znaczy, tak myślę sobie, że te sprawy dotyczące miłości w niebie i właśnie smutku, niesmutku, one zostaną do końca przez nas tu chyba na ziemi jednak niewyjaśnione, bo przecież po ludzku mogłoby się serce krajać, że ktoś, kogo kochamy, jest w piekle, nie ma go tam z nami. A z drugiej strony obietnica jest taka, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Niewyobrażalne szczęście, zjednoczenie się ze źródłem wszelkiego szczęścia, jakie my tu przeżywamy na ziemi, ze źródłem miłości, pełna miłość, absolutnie doskonała, wyjątkowa, która sprawia, że my czujemy się godni, wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju, bardzo ważni. I gdzieś pozostaje zawsze taka obawa, czy człowiek się bał, że tam może coś mu to szczęście zakłócić. I chyba to, tak, ja tak myślę, bo że dopóki nie będziemy po drugiej stronie, to no nie na wszystkie pytania odpowiemy tutaj. Zostaniemy gdzieś zawsze z jakimś ale wydaje mi się, że ufność co do, bo może być pytanie to, czy tam będzie smutek, ja będę cierpiał, skoro w Piśmie Świętym słyszymy, że nie. Myślę, że moje zawierzenie powinno iść bardziej w kierunku tych obietnic, które Bóg daje w Piśmie Natchnionym, o których On sam mówi, niż w problemach, które człowiek stwarza, a czasami wiemy, że stwarzamy na wyrost sprawy, tak próbujemy wyobrazić sobie wszystkie możliwe złe sytuacje i je wykluczyć, żeby mieć pewność, że będzie dobrze. A tymczasem myślę, że człowiek jest bardziej zdolny do tego, aby wydłubać pewne wątpliwości, niż zawierzyć Panu Bogu, że faktycznie tam nie będzie smutku. No ma człowiek tendencję do szukania dziury w całym, tak? No tak myślę, bo pewnie, że powstają pytania, czy Pan Bóg się będzie smucił, jeżeli Bóg będzie smutny, to czy ta moja miłość przypadkiem nie będzie też smutna z tego powodu i to niebo staje się coraz takie... bardziej, coraz mniej atrakcyjne. No właśnie, takie osłabione. A Pan Bóg, każdy, kto doświadczył Pana Boga, wie, że jest pokój i szczęście. I tam będzie, tak jak opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, to szczęście niewypowiedziane i w pełni, aż coraz większe i coraz większe. I myślę, że ja osobiście to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ale moje serce skłania się ku temu, aby bardziej zaufać temu, co jest w Piśmie Świętym napisane i co mówi Pan Jezus, niż własnym wątpliwościom, na które nie umiem teraz zaradzić, ponieważ nie umarłem. Ale to znaczy myślę, że odpowiedź możemy dać, bo jeżeli pytanie brzmi, czy Pan Bóg kocha tych, co są w piekle, to odpowiemy tak. No tak jest to tajemnica tej Bożej miłości, tak? Bo miłość, miłość Boża nigdy nie ustaje. No, gdybyśmy powiedzieli, że przestał ich kochać, dlatego że oni odwrócili się od Pana Boga i zadecydowali o wyborze życia bez Boga. To czy to mamy miłość? No to właśnie. Czy co, Pan Bóg przestał kochać? Nie, no na to myślę, że możemy odpowiedzieć, odpowiadamy, ale bardziej mi chodzi o ten smutek. Jak teraz ta miłość Boża wygląda, jak Bóg tę miłość, to trzeba będzie, jak już się tam z Panem Bogiem spotkamy, myślę, że będziemy mogli Go o to zapytać. Ale jest nadzieja, słuchajcie, jest nadzieja, że nikogo z ludzi nie będzie w piekle. No jest, trzeba taką nadzieję mieć, tak? Co daj Panie Boże. No piekło jest. Piekło jest, nie będzie puste. I jeżeli ktoś do tego piekła się już dostał, no to jest na wieki tam, ale miejmy nadzieję. I tak trzeba żyć, i tak trzeba ludzi, trzeba sobie nawzajem pomagać. To jest nasze zadanie, to my jesteśmy sobie po to nawzajem dani jako ludzie, żebyśmy sobie pomagali właśnie osiągnąć niebo, to szczęście, to dobro, to jest miłość. Miłość do drugiego człowieka. Ja z miłości chcę drugiemu człowiekowi pomóc osiągnąć największe szczęście, jakim jest zbawienie. I mamy sobie nawzajem w tym pomagać. To o tym niebie to można rozważać, snuć ciągle. Ale jest niebo i tam każdy z nas ma przygotowane miejsce. Pokój i dobro.